Cześć, witam. Bardzo serdecznie. Jak widać, mamy kamerkę standardową. Ale to dzisiejszy odcinek nie ma miejsca, ponieważ mam dla was film, który będziecie musieli oglądać do końca, niestety. Ponieważ to jest film dotyczący pokazu studia mojego, jak pracuję, jaki mam komputer, wszystkie peryferia, rozumiesz? Oczywiście łapęca, sub z dzwoneczkiem, oczywiście War of Tanks, Tip and Donation, Discord jest nowy link. Go podam oczywiście w opisie tego filmu. I mam taką prośbę do wąsza. Wąż. Nie przez on i rzecz z kroku, tylko normalnie tak jak się wymawia. Proszę nie usuwać Discordów moich, bo zauważyłem, że tamten, co jest link do Discorda tamtego, to oczywiście usunąłem tam na serwer, ponieważ wąż, jakby to powiedzieć, usunął wszystko. Ktoś mu jakby dał administratora i wszystko pousuwał. Tak się kurde nie robi. Także jest nowy serwer. Zapraszam do filmu. This is film. Będziecie oczywiście mieli głos. Witam serdecznie. Czy ktoś chce zobaczyć nowe stanowisko, czyli pokaz studia mojego, w którym obecnie, jakby to powiedzieć, robię filmy i nagrywam odcinki z Geogusem i innych tych podobnych rzeczy. Jesteście ciekawi, co tam się znajduje? To oglądaj to. Waszym oczom pokazuje się stanowisko przyszłości, jaką znajduje za tym kadrem. Pewnie się zastanawiacie, jakim kadrem. Spoglądamy na dół, wchodzimy do środka. Na samym oczom się okazuje, jakże podłoga. Za nią łóżko. Oczywiście łóżko. Później mamy lodowe. This is lodowe. Później oczywiście mamy panele, nie wiem, po cholera. Oczywiście mamy kolekcję płyt moich na Xboxa i nie tylko, jak widać, tu mamy telefon LG K8, jak dobrze pamiętam. Oczywiście Euro Truck Simulator. Tam mam kolekcję butelek, jeżeli... O, kolekcja butelek. Oczywiście tam są słuchawki, to nieważne. Hity dla mnie, dla ciebie, czyli polskie oczywiście, i obraz taki ładny z kwiatami. Tu natomiast w tej tubie mamy, jak sami możecie tam zobaczyć, jest to oczywiście rezystyle. Tak, będzie miejsce na ten plakat z rezystyle, a to nieważne. Oczywiście tu jest książka za cukrem cynamonowym, jak widać. Cynamonowy. Lubię cynamon, niestety. A ta książka, którą tu była, to jest Karola Gązwy, Blowka. Jeszcze jej nie czytałem, także Blowek przeczytam cię kiedyś. Niestety na górze mam tą drugą, czyli Gimpera, ale wam nie pokażę. Tu natomiast mamy to, co składałem, czyli bodajże Porsche 911. On prezentuje. Tam jest niestety Samsungowa ta, a to dojdziemy za chwilę do tego. Tu se stoi, tu mam moją, witam. No. To nie wiem, o co chodzi, to przejdźmy dalej. Moje stopy widać, dzięki. No i co? Chcecie zobaczyć, ale najpierw komputer stary. To jest mój komputer stary, niestety. Oprócz lodówki, która jest pojemna, oj, gdzie mam Liptony i Lechy i tym podobne rzeczy, na przykład tu widać,
Tam mam chyba tak, owsiane inkę mam. Piję też. Mamy szafy. To jest jedna taka długa. Ktoś się pytał. O, to jest długa. To jest stolik, to jest ładowarka do laptopa. I tu oczywiście są gry. Się ktoś pytał, mam tylko 5. Z American mam 7, niestety. O, jeżeli się ktoś pytał, czemu ja tu, to jest ta nawigacja. Odwrotnie. To jest ta nawigacja, co ja wam pokazywałem. Garmin Drive Smart 61 Europa. Że ona tu w tym miejscu leży. To jest monitor stary, nie używam go oczywiście. To jest sam ten. Oczywiście tu mamy kabel typowo pod mikro USB do, czy do Wi-Fi mi jest potrzebne, czy do innych takich rzeczy. On sobie taki stoi. Tu mamy laptopa, którym przez od prawie września do dnia dzisiejszego nagrywałem odcinki oczywiście z Geoguserem. Idąc dalej, mam, tak, możecie się śmiać, to jest worek na zakupy, dokładnie, worek na zakupy, 2 sztuki, kupiłem sobie i będę nosić zakupy, to gdzieś tu położę. Tu oczywiście mamy sprzęt monitoringowy, ale to nieważne, tam mamy oczywiście. To jest to drobne, czasem się lubię bawić. Tu mamy 3 pendrive'y, przy czym jeden albo drugi, albo w ogóle wszystkie są zainstalowane jakby Windowsy, serwery, Linuxowe też rzeczy. Tu jest końcówka od HDMI, od Samsunga, ale to przejdę za chwilę oczywiście. Etui to standardowe do mojego telefonu, jak i również tu, to nieważne. Oczywiście mam płytę Wiki Gabo, tak. Oczywiście i tu mamy oczywiście o, tego Garmina, co wam pokazywałem, tą naklejkę taką. Oczywiście mamy pocztówkę taką i mamy eksperta playowskiego. Także idąc po tym mamy grzejnik. Grzejnik i grzejnik, rozumiesz? Tu mamy kable, niestety mam tu kabel HDMI na HDMI. To jest ten od Xboxa niestety. To jest ten kabel od Xboxa. Dalej, tu mamy kabel display portowy na HDMI. Tu natomiast mamy oczywiście monitor, tylko co się okazuje, może ciągnę. Ja wam pokażę historię tego monitora, bo tam jest drukarka, jakby się ktoś pytał, i tam jest kabel od monitora. Otóż monitor, jak podepniemy go pod HDMI, bo tam jest tylko wejście HDMI, do HDMI albo do DisplayPorta, do komputera, niestety nie ma dźwięku. Obraz jest, ale nie ma dźwięku, dlatego on sobie tak stoi. Natomiast moje biurko, o którym zaraz opowiem, no nie zmieści się. Oczywiście to jest pudełko od tego najnowszego komputera. Tam jest oczywiście przedłużacz, tam jest kabel i przedłużka. I oczywiście nasze cudeńko, które jest zarąbiste, ponieważ to jest najnowsza kamerka od Logitecha, oczywiście Brio 4K Pro webcam. Ja ją kupiłem sobie. Tak. Oczywiście. I żeby nie powiedzieć, mam szafkę. I waszym oczom ukazuje się piękno w gamingu. Włączyłem OBS-a. Niestety. Ale tak, co mamy tutaj?
A, przepraszam. Na czym w ogóle siedzę? Na takim czym siedzę? Państwa, na takim fotelu siedzę. Podwyższonym, niestety. Ale to nie wasze. Tu mamy Xboxa One. Bez S-ów. Bez Xbox One X. W ogóle podstawa Xboxa. Tu niestety jest, jak możecie zobaczyć, tam jest Forza Motorsport 6. Taki był kupowany. Cena chyba jego wynosiła wtedy 1250. Dysk do tego, otóż tej konsoli oczywiście, jest czarny, tylko teraz nie pamiętam właśnie tej ceny. Ale zawsze był podłączony. Mamy cudeńko w postaci mikrofona mojego. Tak jest. Mikrofon Serien Ryzen Serien X, którego w pudełku mam szafce. Jeżeli bymy sobie obrócili się, to tu jak się otworzy, to mamy właśnie słuchawki, które noszę. Mychę, którą mam przy sobie na stanowisku. Oczywiście to, co zaraz zobaczycie na górnej części komputera mojego, oczywiście Serien X. Natomiast po drugiej stronie nic nie ma. Niestety. Jedynie są takie malutkie mikrofony, które mam. Z nich na razie nie korzystam, ponieważ nie mogę jakby mieć. Zamykajmy to. Druga część, czyli ta szafa. To są pady, to są myszki przeróżne. Z nich jakby nie korzystam, one sobie tu leżą. Ale tu jest mój dysk, który ma 4 terabajty. Zarąbisty, jest niebieski w ogóle. Jest przekozacki. Idąc dalej. Jest niezawodna myszka, która służyła mi do otóż tego laptopa. Tak jest. No i tu już będzie, już nie ma nic. Także skończyć na tym laptopie, który tam bodajże jeszcze coś mam do zgrania. To przechodzimy, proszę Państwa, do mojego stanowiska, który jest tu oczywiście przeszklony boczny panel. To ujmę. Jest bardzo cichy, ponieważ no jak się uruchamia, to jest głośny, ale jak już się loguje na system, to już jest cichy. Oczywiście tu mamy kartę GTX 1660 Ti od MSI. Pod tym chłodzeniem mamy procesor Intel Core i7-8700. Bez tego dopisku K, czyli nie mogę sobie go podkręcić. Idąc dalej, wiesz, to mamy oczywiście stację dysków, czyli tak mamy w laptopie, w tamtym było, tak tu mam na USB-K oczywiście. Pewnie zapytacie, co to jest jak unbox? Przejdźmy do OBS-a. To jest OBS. Trzema. Idąc do komputera, to jak klikniemy se, to mamy Wi-Fi. Jak odepnę to, to w ogóle nie mam. Czyli, o, teraz jest. To jest USB. To jest właśnie Asus Wireless Wi-Fi. Jak to se wpniemy do komputera, to jak se zobaczycie od razu, wykrywa nam sieć Wi-Fi. Oczywiście. O, i nam się uruchamia tak zwany taki programik właśnie tego USB wireless adapter dokładnie. I wyszukuje nam wszystkie nazwy sieci, ile mają gigaherców, jaki kanał, jaka typ sieci, zabezpieczenie, jakie mają, szyfrowanie lub MAC i jaki sygnał mają.
to zamknijmy. Witam ponownie. Tu mamy niezawodny mój OBS, którego korzystam na co dzień. Czyli do typu właśnie GeoGuessr czy tym podobnych rzeczy. I tam mamy prześwietną klawiaturę Genesis LX85 RGB, proszę Państwa. Widać samo. To jeżeli by się ktoś pytał, o co z tym chodzi, to jest zmiana głośności w systemie, ale to nieważne. Ała. Idąc dalej. Mamy oczywiście naszą niezawodną kamerkę, jaką jest Logitech. Oczywiście. No i idąc tak dalej, mamy oczywiście futerał na otóż tego Logitecha. Tam jest podstawka pod tym urządzeniem. To jest Wi-Fi akurat małe, z którego korzystam. Tu mamy podstawkę. Tu, gdyby się ktoś pytał, o co chodzi z tym czymś, to jest do rozpakowywania wszystkich, ponieważ to jest ostre, przetniesie kundę wszystko. Idąc dalej, gdyby ktoś mnie zrozumiał źle, ten mikrofon nie jest podpięty do tego komputera, tylko ten mikrofon jest podpięty do tego huba USB. To jest TP-Link. Ma 7 portów, przy czym 2 ma ładujące. Idąc dalej, mamy słuchawki. Tam co byliśmy tam, czyli Rectisy 3 bodajże. Gdzieś też tak około, nie będę teraz mówił. Tu, jeżeli by się ktoś pytał, o co z tym chodzi, to są zatyczki do uszów. Unboxingu nie robiłem, ale one tak wyglądają. Są prześwietne, one zatykają prawie że otoczenie. Polecam bardzo serdecznie. I pewnie zapytacie, co mam na tym komputerze. Oczywiście OBS, podstawa. Idąc dalej, mamy launchera, miniaturki, programy, American, Discorda, OBS, to już mówiłem. Mamy Steama, mamy oczywiście niezawodną przeglądarkę, jaką jest Opera GX. Oczywiście jakiś tu ten. Później mamy Chroma, później mamy War of Tanks, właśnie GeForce Experience, Eurotrack, League of Legends. Przy czym League of Legends jest taki problem, że megabajty się pobrały, tylko że gigabajty się nie pobrały, czyli tam 2 giga. To niestety muszę zaznaczyć. Także no, co tu więcej mówić? Myślę, że ten odcinek zakończymy w tym miejscu. Także ja się z wami żegnam. Trzymaj to się i oczywiście lubęcz. A i jeszcze nie mówiłem, mycho, oczywiście tą, co używam. Trzymaj to się, lubęcz. Tak samo jak widzicie, to jest całe stanowisko, będzie troszeczkę takie rozmazane, ponieważ palcem sobie rozmazałem kamerę, ale to nieważne. Jak sami widzicie, pokazałem wam studio w ogóle jak moje wygląda oczywiście. Zaznaczę jedną rzecz. Wszystkie rzeczy, które prezentowałem tu, będą oczywiście w opisie tego filmu, jakby ktoś się pytał. Czyli komputer, stacja dysków, USB, ten adapter, Wi-Fi, klawiatura, mikrofon, Xbox, pad mnie, bo to było w komplecie, z Kinectem, który jest tam na drugiej był, nie pokazywałem, mycha i
Oczywiście kamera niezawodna, tepelnik, słuchawki. No, akurat Wi-Fi Orange, ten mały Wi-Fi nie pokażę, bo to akurat dostałem. Także zatyczki też nie, bo to akurat na użytek własny zakupiłem. Natomiast gry też pomijam. Także moi drodzy, myślę, że wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostaw, drogi widzu, super z dzwoneczkiem, oczywiście. Oczywiście łapkę w górę, oczywiście. I czekaj na moje produkcje. Także ja się z wami żegnam. Trzymaj się i oczywiście widzimy się na bitwie. Cześć!